Z Ewangelii według świętego Łukasza. Kiedy Jezus zbliżał się już do podnóża Góry Oliwnej, cały tłum uczniów, radując się, zaczął głośno sławić Boga za wszystkie cuda, które widzieli. Wołali: chwała temu, który przychodzi jako król w imię Pana. Pokój w niebie, hosanna na wysokościach. Gdy Jezus zbliżył się do miasta, na jego widok zapłakał. I mówił: gdybyś i ty tego dnia pojęło, co służy pokojowi. Lecz teraz jest to zakryte przed twoimi oczami. Nadejdą bowiem dla ciebie dni, gdy twoi wrogowie otoczą cię wałem, oblegną i ścisną ze wszystkich stron. Zrównają cię z ziemią i zgładzą twoje dzieci. Nie pozostawią w tobie kamienia na kamieniu, dlatego, żeś nie poznało czasu swojego nawiedzenia. Szczęść Boże, witam serdecznie w ten dzień radosny, dzień chwały, dzień Niedzieli Palmowej. Przyszliśmy tutaj na Górę Oliwną, do tego miejsca, z którego rozpościera się cudowna panorama starej Jerozolimy. Kościół, który znajduje się za mną, nazywa się Dominus Flevit, został wybudowany w latach 30. pod kierunkiem z wielkiego architekta włoskiego Barluziego. Jest domeną braci franciszkanów, kustodii Ziemi Świętej. Według legendy, tradycji, to właśnie tu Jezus miał zapłakać nad Jerozolimą. Ten kościół, jak widzimy, jest w kształcie łzy. Ta łza to jest łza Chrystusa człowieka, ale to jest również łza Boga. To nie tylko Chrystus człowiek zapłakał, ale to Bóg zapłakał nad miastem, które wybrał, które ukochał. Za chwilę odwrócimy kamerę i będziemy chcieli zobaczyć tą piękną panoramę, która również była udziałem oczu Jezusa. Zobaczymy tę Jerozolimę, która wyrosła na gruzach tamtej, której zburzenie zapowiedział Jezus. Śmierć nigdy nie jest ostatnim słowem Boga. Ostatnim słowem Boga zawsze jest życie. I dlatego też Jerozolima jest powołana do życia. Ale do jakiego życia? Dzisiaj chciałbym, żebyśmy spojrzeli na Jerozolimę oczami Jezusa. Gdy wkraczał do niej w triumfalnym pochodzie, już oczami swojej wyobraźni musiał widzieć miejsce swojej męki. Musiał widzieć grób. Ale przede wszystkim może widział najbardziej wzruszające miejsce dla siebie i dla swoich apostołów, jakim był wieczernik, jakim był Syjon, na którym spożył z uczniami ostatnią wieczerzę i gdzie ustanowił Eucharystię. Spójrzmy dzisiaj na Jerozolimę oczami Jezusa. A więc co widział Jezus, gdy wjeżdżał triumfalnie do Jerozolimy? Przede wszystkim widział jej topografię, chociaż wtedy oczywiście tego tak i nazywano. Widział Dolinę Gehenny, która jest symbolem piekła. Ale było to również miejsce, w którym Kananejczycy, zanim osiedlili się tutaj Żydzi, Izraelici, składali krwawe ofiary ze swoich dzieci. Widział Dolinę Cedronu, która się ciągnie od Doliny Gehenny wzdłuż pomiędzy Górą Oliwną a Starą Jerozolimą i prowadzi aż do Morza Martwego. Widział Dolinę Jozafata, a więc to miejsce, po którym mają przychodzić wskrzeszeni do życia ci, którzy idą na sąd ostateczny według zarówno teologii i tradycji żydowskiej, jak i tradycji późniejszej, wielowiekowo późniejszej tradycji muzułmańskiej. Widział też, przede wszystkim widział świątynię. Drugą świątynię, świątynię, którą postawił Herod. Na miejscu tej świątyni dzisiaj stoi Dome of the Rock, czyli meczet skały. Skała, na której według tradycji żydowskiej, ale również według późniejszej tradycji muzułmańskiej,
Abraham miał złożyć w ofierze swojego syna Izaaka. Tam Bóg wstrzymał rękę Abrahama. Ale ta opowieść o Abrahamie i Izaaku jest opowieścią typologiczną, ponieważ czytamy ją w Wigilię Paschalną i w tym obrazie widzimy nowego Izaaka, Jezusa, który sam dobrowolnie składa siebie w ofierze za nasze grzechy. Wreszcie widział Jezus dwa mosty. Jeden most, po którym, który ciągnął się od strony północnej Góry Oliwnej i prowadził prosto do świątyni jerozolimskiej. Tym mostem musiał prawdopodobnie Jezus wchodzić, ponieważ wedle naszej tradycji wchodził do Jerozolimy właśnie bramą złotą, która dzisiaj mieści się mniej więcej w środku muru otaczającego starą Jerozolimę. Tą bramą złotą Jezus, Mesjasz, na osiołku, na źrobiątku oślicy, wkracza triumfalnie do Jerozolimy, a tłumy śpiewają Hosanna na wysokości, Hosanna synowi Dawidowemu. A co znaczy słowo Hosanna? Hosanna to znaczy tyle, co zbaw nas. Jezus przyszedł do Jerozolimy jako rzecznik pragnień ludzkich. On przychodzi zbawić świat, ale przychodzi zbawić ten świat nie na sposób taki, w jaki oczekiwaliby tego jego współcześni. Nie przynosi wyzwolenia politycznego, przynosi wyzwolenie i zbawienie od grzechów. Przynosi wyzwolenie od swojej osobistej, naszych osobistych niemocy poznania Boga. I wreszcie widział Jezus też prawdopodobnie drugi most, który ciągnął się mniej więcej tutaj, od góry, od tego południowego zbocza Góry Oliwnej i prowadził prosto na to, co nazywamy Syjonem. Tam, na Syjonie, gdzie mieściła się brama Eseńczyków, gdzie mieściły się pod Syjonem prawdopodobnie mieszkania arcykapłanów, tam odprawił, sprawował, celebrował ostatnią ucztę sederową, ucztę paschalną. I tam, w tamtym miejscu ustanowił dla nas Eucharystię. Tam padły te znamienne słowa: to jest ciało moje, a to jest krew nowego przymierza. I wreszcie Jezus widział rzecz, być może dla Niego i dla nas najważniejszą. Widział Golgotę. Golgotę, która stała się Jego ostatecznym przeznaczeniem, ostatnim etapem w Jego ziemskiej drodze. Ale widział też miejsce o wiele ważniejsze. Widział miejsce swojego zmartwychwstania. Grób Józefa z Arymatei, który został Jezusowi podarowany, a Józef z Arymatei myślał, że być może podarowuje ten grób na całą wieczność. Tymczasem ten grób został podarowany Jezusowi jedynie na 3 dni, o czym ani on, ani Józef z Arymatei, ani jego uczniowie, ani kobiety towarzyszące w pogrzebie Jezusa nie miały świadomości. Być może jedynie Maryja wiedziała, że ten odcinek pomiędzy śmiercią a zmartwychwstaniem jest bardzo krótki. I już ostatnie przesłanie tego dnia w Niedzielę Palmową. Jezus zapłakał nad tym miastem, bo mówi: o, gdybyś i ty poznało, co służy pokojowi. Co znaczy pokój? Jezus zawsze mówi: nie przynoszę pokoju tak, jak przynosi świat. Pokój to jest tylko pozorne zawieszenie broni i uspokojenie wszelkich wojen. Pokój, szalom, to przede wszystkim spełnienie. Spełnienie się człowieka, ale nie na miarę jego własnej wyobraźni, ale na miarę wyobraźni samego Boga. A jak chce Bóg, abyśmy my się spełnili? Abyśmy osiągnęli życie wieczne. To jest spełnienie. To jest zbawienie. I to jest również to dzieło Jezusa, którego On się tutaj podejmuje, aby wybawić nas od grzechów i w ten sposób przeprowadzić nas przez naszą Dolinę Śmierci
ku nowemu życiu. Moi drodzy, w tych dniach wiele słyszymy o strasznych wydarzeniach, tragicznych wydarzeniach w Ukrainie, o beznadziejnych i bezsensownych zgonach, śmierciach, katowaniach, morderstwach. Jezus łączy się z tymi wszystkimi, którzy zostali w nieludzki sposób potraktowani. Ktoś się zapytać może dzisiaj, gdzie jest Bóg? Gdzie jest Jezus? On jest w naszych prześladowanych braciach i siostrach. On jest z nimi. Z Jerozolimy dla Deonu i dla wszystkich ludzi dobrej woli, ojciec Wiesław Dawidowski.